Cześć! Niecodziennie w niecodzienniku. Gość audycji Zaprojektuj swoje życie opowiada o tym, na czym się zna super, o lifehacku. Dzisiejszym gościem jest François Nay. Przed chwilą nagraliśmy audycję i taki temat, ja czuję niedosyt, nie rozwinęliśmy go. Czyli jak stworzyć taką grupę, którą ja nazywam mastermindem, YPO nazywa forum, ty to nazywasz u siebie w CEO Roundtable peer group. Peer group. Jak stworzyć taką grupę osób, z którymi możemy rozmawiać o biznesie, o życiu regularnie i co spowodować, żeby ta grupa powstała, przetrwała, rozwijała się i nam pomagała? To bardzo ciekawe pytanie, bo naprawdę to w moim uczuciu najtrudniejsze to właśnie, że jak to zrobić, żeby powstała taka grupa. Mm-hmm. To jest uformowanie grupy jest rzeczywiście wymaga bardzo dużo wysiłku. Więc co ja bym radził, to jest to, że po pierwsze doświadczyć peer group na sobie, tak? Być częścią takiej grupy. Nie zaczynać od zera, ale pójść gdzieś do jakiejś organizacji, która to robi, tak? Absolutnie, to jest bardzo ważne, bo to jest zupełnie inne doświadczenie. Musimy bardzo dobrze rozumieć, co się dzieje u naszych członków takiej grupy. I co się dzieje w nas. Tak, absolutnie. Więc to jest... No i potem, moim zdaniem, to jest sztuka moderowania. To naprawdę trzeba się uczyć. Mhm. Więc moim zdaniem, to trzeba znaleźć mentora, który potrafi tak przekazać tą wiedzę, jak moderować. Więc jest merytorycznie, myślę, że trzeba być bardzo przygotowany, bo potem jest kwestia pozyskania pierwszego klienta, zapraszania. Mhm. I trzeba rozumieć, że to jest jednak coś nowego, coś, co potencjalny klient nie jest w stanie do końca sobie wyobrazić i rozumieć od razu, więc ten, który tworzy grupę, musi być absolutnie wiarygodny, musi mieć absolutnie mieć poczucie, że jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. No i moim zdaniem to zaczyna się od tego, że zapraszamy dwóch, trzech osób. Czyli ta grupa nie musi być duża od razu? Nie. To jest tak, że są pierwsze dwie, trzy osoby, mhm. z którymi rozmawiamy, które namawiamy, mówimy o tym. No i potem na podstawie tej małej grupy to rozszerzamy, zapraszamy dodatkowe osoby. I to często są te osoby, które proponują kogoś, prawda? Tak. Właśnie, że to jest ważne, żeby budować grupę pod kątem tych pierwszych osób, tak, żeby był jednak wspólny mianownik między tymi osobami. Znaczy dla nas, dla mnie to jest w Sihonte, bo to jest ważne, że to jest peer, co znaczy, że rzeczywiście no, jest spotkanie między ludźmi równymi, którzy no, oczywiście mają inny background, bo musi być diversity, ale od razu mają poczucie, że rozmawiamy z partnerami, z ludźmi, którzy mają podobny zakres odpowiedzialności. To jest bardzo ważne, żeby mhm. od razu czuli, że są wśród peers. Czyli robienie mieszanej grupy różnej wielkości przedsiębiorstw, czy różnego etapu w życiu niekoniecznie zadziała? To zależy, bo to jest bardzo subtelne. Tak? Mamy grupy, gdzie jest przedsiębiorcą, który jest początkujący, mamy przedsiębiorcą, który już jest naprawdę w fazie dużego rozwoju. I fajnie to jest razem. To jest, tutaj nie potrafię tłumaczyć, to jest bardzo duże wyczucie trzeba mieć, jak to połączyć te osoby. To wyczucie zdobywamy dzięki temu, że jesteśmy w innej peer grupie i to robimy, ale też nie bójmy się błędów, bo czasami zapraszamy osoby, które nie pasują, prawda? Zdarza się to. Mi się to zdarzyło, nie wiem jak u tobie w takich grupach. Mm-hmm. Tak, to znaczy, że my pracujemy według cyklów rocznych. Mm-hmm. No i zdarza się, że po roku ktoś mówi, no ta formuła może nie do końca mi pasuje. Mm-hmm. Tak? Myślę, że też jeśli jest już ktoś w grupie, to często właśnie potrafimy wykorzystać, że to, że jest inny, że może troszkę, nawet jeśli nie do końca pasuje, czasami to właśnie jest element, który prowadzi nową dynamikę w grupie, tak? Mm-hmm. Też uczymy się szanować ludzi, którzy są zupełnie inni, którzy rzeczywiście może
na pierwszy rzut oka może nie do końca pasują, ale jednak coś wnoszą, tak? Bo jeśli umiemy właśnie szanować tą osobą, to zawsze jest coś ciekawego, taki wkład od tej osoby. A gdybym chciał zrobić grupę bez takiego moderatora i mentora, tylko wokół właśnie swoich znajomych, którzy są przedsiębiorcami, to gdzie szukać wiedzy? Ja mam kilka razy okazji, żeby zachęcać właśnie członka grupy u mnie, żeby powiedzieć, okej, masz znajomych? Zrób swoją grupę? Tak, tak, tak. I pamiętam szczególnie jedną okazję, że właśnie prezes powiedział, że ma kolega, który ma bardzo duży problem w firmie, tak, to jest był po fuzji. I cały czas dzwoni do niego, są przyjaciółmi, więc, ale on nie potrafi pomagać, bo wszystko, co przekazuje, no, nie przechodzi. Jak widzisz, jego przyjaciel kiwa głowy, ale nie, nic nie robi z tego. I absolutnie powiedział, że absolutnie brakuje siły grupy, tak? Że gdyby 8 osób mogło mu dać feedback, to myślę, że by on się ruszał, tak? Do działania. Więc i była... czekamy na książkę, którą obiecujesz napisać o tym, jak takie grupy działają i je tworzyć tak. Jednym słowem, tak? Czyli motywujesz mnie, żeby to napisać. To chyba trzeba zrobić prędzej niż za 3 lata, tak mówisz w audycji. Dziękuję ci ślicznie. Słuchajcie, jeżeli chcecie stworzyć grupę Mastermind, to zapraszamy do rozmowy ze mną czy z François. Na LinkedInie, na Facebooku jesteśmy i spróbujemy wam pomóc, jak to zrobić, bo na razie, no chyba, że znajdziecie jakieś miejsce, gdzie można tego uczyć, to napiszcie w komentarzach. Zapraszam was za tydzień w środę na kolejny niecodziennik.